Protesty, zmiany, utrudnienia. Ważne informacje z regionu już za chwilę w zbliżeniach. Jagoda Rogatty, zapraszam. Pacjenci pełni obaw. Nie jest obojętne, kto leczy pacjenta. Niepewny los toruńskiej hematologii. Protest bydgoskich kierowców MZK trwa. Ja mam 98 lat i z trudem się poruszam. Podwyżek domagają się też egzaminatorzy WORT. Z wirtualnej sieci prosto do miejskiej dżungli. Jest to bardzo zabawne, jest to świetne. Memy opanowały Bydgoszcz. Niepokojąca sytuacja na oddziale hematologii Miejskiego Szpitala w Toruniu. To zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, mówili podczas spotkania z dziennikarzami byli pracownicy kliniki, jej twórcy, ale przede wszystkim sami pacjenci. 1 lipca odeszła większość lekarzy z oddziału. A nie ma nikogo, kto by w tym momencie zapewnił mu tę pomoc, bo jego lekarze, którzy dokładnie go znają, nagle się rozjadą po Polsce. Pacjenci oddziału hematologii i transplantacji szpiku w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym w Toruniu. Nie jest obojętne, kto leczy pacjenta takiego. Jeżeli przyjedzie najlepszy na świecie pan profesor, to wcale nie znaczy, że on sobie da radę z pacjentem, którego mu od tak wrzucą, bo on go nie zna. Ja sobie nie wyobrażam leczenia dalszego zupełnie z nowym lekarzem. Tutaj się czuję bezpieczna i to mi zabierają. Lekarze dotychczas zajmujący się pacjentami na tym oddziale nie porozumieli się z dyrekcją i nie pracują w szpitalu od 1 lipca. Przeprowadził negocjacje z nami na tak zwaną rezygnację, czyli dostałem propozycję, żeby zwolnić dwie osoby, że nie zostaną zatrudnieni rezydenci. Odmówiłem. Umowa ordynatora, która kończyła się z dniem 30 czerwca, nie została przedłużona. Potem odeszła większość zespołu. Z 13-osobowej grupy lekarzy teraz ma pracować dwoje, mówią byli pracownicy szpitala. Na samym oddziale no to mogliśmy w jednoczasowo 34 osoby hospitalizować, ale to stacjonarne. Natomiast codziennie przychodziło około 30-40 osób na leczenie ambulatoryjne. Łącznie z tego, co wiadomo, to jest około 80 tysięcy pacjentów, którymi się zajmowaliśmy. Według założycielki oddziału, dr Małgorzaty Całbeckiej, obecna sytuacja jest narażeniem pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Powstała nowa strona internetowa pod adresem ratujmyhematologie.pl, na której widnieje apel do prezydenta Torunia o umożliwienie dalszej pracy lekarzom. Podpisało się pod nim kilkaset osób. Stworzyliśmy ją dzisiaj w nocy. Jest to apel do pana prezydenta miasta, żeby zainteresował się problemem, z którym w tej chwili się zmagamy, czyli walkę o pieniądze na leczenie pacjentów hematologicznych. Pieniądze w tej sytuacji odgrywają ważną rolę. Utworzenie nowego oddziału hematologii kosztuje, a z taką propozycją wyszła dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. To tam mieliby przenieść się lekarze, którzy opuścili mury szpitala miejskiego. Wniosek w tej sprawie jest w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. 19 lipca mija termin złożenia dokumentów w konkursie na stworzenie poradni hematologicznej. Szpital taką ofertę złoży. Rzecznik prezydenta miasta zapewnia, że ten odniesie się do apelu, gdy dokument trafi fizycznie do urzędu. Toruń, Natalia Kurowska. Także pacjenci Bydgoskiego Centrum Onkologii muszą się mierzyć z utrudnieniami. Od 13 dni autobusy komunikacji miejskiej nie dojeżdżają pod szpital. Powód? Protest kierowców i motorniczych MZK. Prezydent oraz radni miasta apelują do nich o powrót do pracy. Na razie wiadomo, że od piątku wracają połączenia międzygminne w kierunku Osielska i Białych Błot. Paraliż komunikacji miejskiej w Bydgoszczy dotyka także pacjentów, którzy próbują dotrzeć do Centrum Onkologii w Fordonie. Autobusy zastępcze nie dojeżdżają do szpitala. Jeśli ktoś nie ma własnego samochodu, ma problem. Od akademickiej pieszo, a ja mam 98 lat i z trudem się poruszam. Także dla mnie to już nie do przyjęcia ten spacer. Do dworca wschodniego, żeśmy teraz pieszo przyszli. Nie ma połączenia, nie ma autobusu, nie ma tramwaju, nawet z taryfą ciężko. Jest problem, się idzie 5-6 kilometrów.
Tymczasem pad w MZK trwa. Kolejny raz o sytuacji w miejskiej spółce rozmawiano w ratuszu podczas komisji doraźnej Rady Miasta. Rada Nadzorcza spółki informuje, że uzgodniła z załogą termin negocjacji płacowych na 30 czerwca. Nieoczekiwany bunt załogi nastąpił 24 czerwca, czyli kilka dni wcześniej. Dlaczego pracownicy nie czekali na negocjacje płacowe? Pytają radni. Skoro w latach ubiegłych mogło dojść do mediacji i do porozumienia, dlaczego ktoś miał założyć, że w tym roku tak nie będzie? Skoro w tym roku również były podwyżki, w ubiegłym były podwyżki, skąd od 2015? Skąd miała Rada Nadzorcza wiedzieć, czy prezydent, że nagle sytuacja jest inna niż w latach ubiegłych? Tą ścieżkę ma nam powtórzyć. No bo nic się nie zmieniło. To tak było w 2021 i tak mogło, i ja tak się spodziewałem, że tak będzie w tym roku. No, bunt, piękne słowo, ale jakie są skutki dla mieszkańców, wszyscy wiemy. W ubiegłym roku, jak rozmawialiśmy o podwyżkach, to w spór zbiorowy, jak dobrze pamiętam, wyszliśmy w kwietniu. Zakończyliśmy rozmowę, prawdopodobnie, jak też dobrze pamiętam, we wrześniu. Załoga dzisiaj, słysząc, że nie będzie podwyżek, jak mówiliśmy, że wejdziemy ponownie w spór zbiorowy, to zostawiła związki samym sobie. Powiedziała, znowuż mamy czekać do grudnia, do października i to był prawdopodobnie powód wzajemnego buntowania się. Czy Rada Nadzorcza sugerowała panu prezydentowi niepokojącą sytuację spółki? Czy w związku z tym pan prezydent w jakiś sposób rozważał, powiem wprost, odwołanie Rady Nadzorczej MZK? W opinii władz miasta nie było przesłanek, by odwoływać Radę Nadzorczą MZK. Kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz prezydent miasta apelują do pracowników MZK o powrót do pracy i negocjacji płacowych. Radni PiS zwrócili się też do prezydenta o kontynuowanie negocjacji z pracownikami, by jak najszybciej zażegnać kryzys. Na czwartek zaplanowano spotkanie prezydenta ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, zarządem spółki i radą nadzorczą. To się musi skończyć. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Podwyżek domagają się też egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Egzaminy na prawo jazdy nie odbędą się w czwartek i w piątek. Kursanci od jutra będą mogli zgłaszać się do ośrodka, by bezpłatnie zmienić swój termin. Mi się wydaje, że mam trochę szczęścia z tego względu, że właśnie na dzisiaj ta córka zdaje. No ale myślę, że to krótko chyba będzie trwało. No i mam nadzieję, że będzie dla egzaminatorów to jakaś pozytywna opcja. Niestety praca egzaminatora nie jest na tyle prosta i subtelna, żeby móc ją tak w kilku słowach ocenić. No ale wiąże się na pewno z dużym ryzykiem, tak? Z ryzykiem też i stresem egzaminatora, jak jest stresem egzaminacyjnej osoby. Ale to wiąże też za sobą to, co się później dzieje na drodze. Strajk wiąże się z tym, żeby Ministerstwo Infrastruktury zwróciło uwagę na problem, który istnieje w ośrodkach egzaminacyjnych w całej Polsce już od wielu lat, który się wiąże przede wszystkim z funkcjonowaniem finansowym WORD-u. Zarówno pracowników WORD-u, egzaminatorów, jak i osób, które przychodzą na egzamin. W dalszej części, gdzieś patrząc perspektywicznie, to jest też kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego nas wszystkich oraz inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego, które statutowo WORD-y wszystkie w Polsce muszą przeznaczać na ten cel. Pieniądze nie przepadają, opłaty za egzaminy nie przepadają. Będą przepisywani ci ludzie, ci wszyscy kandydaci, którzy zapisali się na egzamin i wszystkich tych, którzy mają zaplanowane te egzaminy już na jutro i pojutrze, na czwartek i piątek, to prosiłbym jutro już dzwonić do biura obsługi klienta i tam się dowiedzą o kolejnym terminie egzaminu. To jest główne wydanie zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Najpiękniejsze w regionie. Trwa konkurs Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Po raz 20 zagrali w Toruniu do jednej bramki. Dobra wiadomość dla wszystkich kierowców. Otwarty został odcinek pomiędzy węzłami Trzeciewiec i Pruszcz na budowanej trasie S5, która połączy Bydgoszcz z węzłem autostrady A1 w Nowych Marzach. Drogowcy proszą jednak, by na udostępnianych odcinkach zachować ostrożność, ponieważ prace w tym miejscu cały czas trwają.
Odcinek Świeci się Nowe Marzy to jest jeden z dwóch odcinków S5, który chcemy otworzyć w ciągu trwających wakacji, mianowicie w drugiej połowie sierpnia. Obecnie na tym odcinku zaawansowanie rzeczowe już na koniec czerwca sięga 90%. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 i 80 km na godzinę, zwłaszcza w miejscach intensywnych robót. Pod koniec czerwca zaszły zmiany również na węźle Świecie Zachód. Po otwarciu wiaduktu poprowadzono ruch poprzez znajdujące się na krzyżówce ronda. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kolejne zmiany organizacji ruchu nie są wykluczone. Zaniepokojeni mieszkańcy gminy Białe Błota alarmują o wycince drzew nieopodal portu lotniczego w Bydgoszczy. Decyzją lotniska oraz Lasów Państwowych wysokość drzew rosnących w jego obrębie powoduje bezpośrednie zagrożenie dla startujących i lądujących tam samolotów. To jest dosłownie taki tylko fragment, o co wnioskowało lotnisko. Nieopodal portu lotniczego w Bydgoszczy w gminie Białe Błota ma dojść do wycinki ponad 114 hektarów lasów, które stanowią przeszkodę dla lądujących tam samolotów. Nie wiem, czy przy lotnisku drzewa są tak wysokie, żeby te samoloty podchodzące do lądowania miały z tym problem. No, nawet gdyby, to chyba to jest kilka jednak tych drzew, a nie hektary. Jesteśmy przeciw, zdecydowanie. Nie zgadzamy na tak dużą wycinkę z tego względu, że wszyscy tutaj inwestowali, kupowali działki specjalnie blisko lasu, żeby mieszkać w fajnym miejscu, blisko miasta, ale zarazem w lesie. Natomiast w tym momencie, jeżeli zostaną wycięte tak duże połacie, to praktycznie będziemy na takiej pustej wyspie. Leśnicy z Nadleśnictwa Bydgoszcz nie mają innego wyjścia niż podporządkować się decyzjom, ponieważ one są nakazowe i trudno dyskutować z przepisami, które stoją na straży bezpieczeństwa ludzi. Te decyzje sumarycznie dotyczą ponad 114 hektarów lasu, ale tutaj uspokajam, że nie nastąpi usunięcie tych drzew jednorazowo. Po usunięciu leśnicy zaplanowali społeczne sadzenie nowych drzew, jednak takich, których maksymalna wysokość jest mniejsza od określonej w przepisach lotnictwa cywilnego. Przedmiotowe fragmenty lasu położone są bowiem w obrębie powierzchni podejścia i powierzchni przejściowych, a usytuowanie wyżej wymienionych przeszkód oraz wysokość drzew rosnących w ich obrębie powoduje bezpośrednie zagrożenie dla ruchu lotniczego operacji lotniczych w obrębie lotniska Bydgoszcz. Tak jak zapewnia Nadleśnictwo, takiej masowej wycinki drzew nie będzie i w ogóle nie ma o tym mowy. Te regulacje następują sukcesywnie w zależności od wysokości tych przeszkód lotniczych, które w decyzji właśnie są określone. Na jutro w tej sprawie została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której obecni mają też być mieszkańcy. Wojewódzki konserwator zabytków popiera pismo, które do prezydenta Torunia skierował generalny konserwator zabytków, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Zawarte są w nim uwagi i zastrzeżenia dotyczące budowy dwóch pawilonów przy bulwarze filadelfijskim. Najgorsza sytuacja jest dla tych spacerowiczów, którzy idą główną jakby taką aleją spacerową na bulwarze filadelfijskim, nie na ulicy, tylko poniżej, prawda, tak na tym właśnie bulwarze. Nad schodami. I w tym momencie ci spacerowicze nie mają szans zobaczenia tej linii murów obronnych, ani wieży, ani bramy żeglarskiej. Gdyby były o 3 metry niższe i proporcjonalnie mniejsze, to byłyby dopuszczalne i ta ingerencja nie byłaby tak degradująca. To opinia zgodna z pismem, które w ubiegłym tygodniu do prezydenta miasta skierował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. W dokumencie czytamy m.in., że obiekty usytuowane zostały w strefie buforowej ustanowionej w celu ochrony walorów zabytkowych miejsca światowego dziedzictwa obserwowanych z perspektywy ulicy Bulwar Filadelfijski. Jak nam przekazano w Urzędzie Miasta Torunia, nie wiadomo jeszcze jaka przyszłość czeka bulwarowe pawilony. Nie pojawiło się też nowe stanowisko prezydenta w tej sprawie. Który, jak zapewniał na czwartkowej konferencji prasowej, budowa otrzymała wszystkie niezbędne zezwolenia. Nie mogą wydostać się z miejsca zamieszkania, dojechać do lekarza, a swoje samochody mogą oglądać jedynie z balkonu. Szlaban, jaki powstał przy ulicy Karpackiej 39 w Bydgoszczy, na terenie administrowanym przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową, nie pozwala na jedyny dojazd do publicznego parkingu, z którego korzystają mieszkańcy sąsiednich wspólnot.
Szlaban przed swoim parkingiem postawiła bydgoska spółdzielnia mieszkaniowa, tyle że dalej znajduje się parking miejski, z którego korzystają mieszkańcy bloków pobliskiej wspólnoty. Korzystali, bo teraz nie mają takiej możliwości. Nie mamy żadnego innego parkingu zastępczego, nie możemy nigdzie stanąć, ponieważ tutaj nigdzie nie ma po prostu fizycznie żadnego takiego miejsca. Każdy z nas ma dzieci, każdy z nas ma osoby starsze, każdy z nas ma różne potrzeby podjechania do mieszkania bezpośrednio. Rozumiemy, tu nie ma miejsca, natomiast jakiś porządek prawny musi zostać zachowany. Mieszkańcy bloków wspólnotowych przy Karpackiej 43B i C proponują dodanie ich do aplikacji elektronicznej, by mogli samodzielnie otwierać i zamykać szlaban. Są też gotowi na tabliczki i pachołki, które nie pozwalałyby im na stawanie na parkingu spółdzielni. Na prośbę prawnika zbierają rachunki za taksówki, z których teraz muszą korzystać, by wydostać się z miejsca zamieszkania. Coraz częściej na miejsce wzywana jest policja. Przedstawiciele spółdzielni odpowiadają, że droga dojazdowa do publicznego parkingu jest prywatna. Budując ten parking podczas realizacji ulicy Uniwersyteckiej, oczywiście nie wykonano ani wjazdu, ani wyjazdu. Nasza nieruchomość nie jest jedyną, która mogłaby udostępnić dojazd do miejskiego parkingu. Gmina nie występowała do nas o możliwość przejazdu. Jak poinformował mieszkańców Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, droga jest publiczna. My tego nie zostawimy. W tej chwili poprosiliśmy prawnika, który opiekuje się moimi wspólnotami, żeby wystosował pismo do Zarządu Dróg Miejskich, bo w ich obowiązku jest zapewnienie dojazdu do publicznego parkingu i do drogi publicznej. O wizycie ekipy TVP 3 Bydgoszcz mieszkańcy bloków należących do wspólnot mieszkaniowych powiadomili ratusz oraz bydgoską spółdzielnię mieszkaniową. Przedstawiciele tych instytucji nie pojawili się. Nie było również przedstawiciela pasażu handlowego, a przez układ ulicy i parkingu ten problem dotyczy również dostawców oraz sklepikarzy. Według nieoficjalnych informacji wielu z nich zamierza zmienić lokalizację. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Wiadukty, budynki uczelniane czy mieszkalne to tylko przykłady obiektów, które biorą udział w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jury konkursowe do drugiego etapu wybrało 9 budynków z regionu kujawsko-pomorskiego. Nagrodzone poznamy we wrześniu. Klimatyzowane sale, nowoczesne laboratoria i panele fotowoltaiczne pozwalające na przetwarzanie promieni słonecznych na energię elektryczną. Tak prezentuje się budynek Instytutu Psychologii UMK w Toruniu. Nowoczesnością tego budynku jest również partycypacyjny jego charakter. To, że on jest tak naprawdę stworzony razem z użytkownikami tego budynku. To jest ten współczesny kierunek, którym my powinniśmy iść. To jedna z 3 toruńskich realizacji, które przeszły do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Do pozostałych obiektów należą oddany pod koniec ubiegłego roku gmach Sądu Rejonowego, a także most drogowy imienia Józefa Piłsudskiego. Bardzo lubię Toruń. Ja osobiście mam bardzo miłe wspomnienia z Toruniem i jak mam tylko okazję, to lubię sobie często tutaj przyjeżdżać. Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim do drugiego etapu konkursu awansowało 9 obiektów. Oprócz 3 toruńskich znalazły się także m.in. przebudowana Główna Izba Przyjęć i Oddział Anestezjologii w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Razem zespalając się te 2 inwestycje, zarówno dla całego powiatu, jak i naszego regionu, całego województwa, niemal całej Polski, bo pamiętajmy, że również mamy pacjentów z Ciechocinka, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego kraju, również z zagranicy, powodują to, że pacjenci czują się bardzo dobrze, gdyż warunki, w których przebywają, są nowoczesne. Członkowie jury odwiedzili także bydgoskie młyny Rotera, oczyszczalnię ścieków w Jaroszewie, budynek mieszkalny w Gniewkowie, dworzec kolejowy w Tucholi i filię poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach. Jury odwiedza każdy obiekt i go ocenia. Modernizacja to jest praktycznie modernizowanie starego obiektu i danie mu nowej funkcji, tchnienie mu nowego jak gdyby życia. No i te wszystkie obiekty musimy pod takim kątem rozpatrywać. Jury jeździ, odwiedza wszystkie obiekty w finale i nie są to tylko wizytacje, ale też rodzaj spotkania z inwestorem, wykonawcą i projektantem, wymiany poglądów, doświadczeń. Tegoroczni zwycięzcy zostaną ogłoszeni 28 września podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz.
Wszyscy grają do jednej bramki i udowadniają, że sport może być doskonałą formą terapii oraz integracji. W Toruniu trwa 20. turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych Seni Cup. Zawody są nie tylko małym świętem futbolu, ale przede wszystkim przyjaźni i tolerancji. Jest tu atmosfera bardzo dobra. Można pobawić się piłką, porywalizować, bo nam tego brakowało przynajmniej przez tą pandemię. No i wróciliśmy z pełną nadzieją, że jakiś tu sukces odniesiemy. Klimat jest bardzo fajny, dużo rozgrywek jest. Chłopaki się starają. Czy zauważyłem, wszyscy na boisku biegają. Czy każdy próbuje strzelać bramki, każdy stara się co jak może. My w sumie przyjechaliśmy po to, żeby wygrać, nie? Żeby nie przegrać. Po złoto przyjechaliśmy, nie? Po to przyjechaliśmy, żeby walczyć o to, żeby być na pierwszym miejscu, a to się okaże dopiero później, nie? A tak to jakoś nam mija ten czas, nie? Wtedy pięknie jest, super. 20. edycja turnieju dla pensjonariuszy, mieszkańców domów pomocy społecznej w piłkę nożną. To są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przyjechało do Torunia 36 drużyn, to jest ponad 320 zawodników z całej Polski. Staramy się tak naprawdę pokazać, że te osoby, które tutaj grają, to są tacy sami ludzie jak my. Też mają te same pasje i poprzez sport tak naprawdę mogą realizować się. No to jeszcze troszkę więcej o sporcie. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. Zbiegł niemalże do naszego studia, żeby przekazać dobrą wiadomość, bo Marcin Gagacki i Dariusz Topolewski z Oponeo Motorsport wystartowali w Szwecji w mocno obsadzonej klasie Euro RX1 rally crossowych Mistrzostw Europy. Gagacki dojechał do półfinału, w którym zajął trzecie miejsce. Niektórymi udało się w bezpośredniej walce wygrywać, z takimi nazwiskami jak Christofferson, czterokrotnymi świata nie, ale miło jest po starcie z jednej linii być zaraz za nim w drugim zakręcie i go gonić. Były sytuacje z drobnymi błędami, gdzie źle zaplanowany tor jazdy, gdzieś wyrzucenie mnie z zakrętu powodowało, że musiałem jechać w Joker Lapa. Przez to spadłem z tej pozycji drugiej za Johanem, ale sama satysfakcja jazda za takimi zawodnikami daje dużo nauki. Więcej na ten temat i oczywiście więcej takich efektownych zdjęć o 21.40 w naszym codziennym serwisie sportowym. To teraz mamy zagadkę. Czy wiedzą Państwo, czym są memy? Jeśli nie, to spieszymy z odpowiedzią. To są takie humorystyczne obrazki, które zwykle można oglądać w internecie. W zabawny sposób komentują rzeczywistość lub bieżące wydarzenia, ale te, które chcemy Państwu pokazać, nawiązują do Bydgoszczy i na dodatek wpisują się w jej krajobraz. Wystawę memów można oglądać na Wyspie Młyńskiej, Placu Wolności i Starym Rynku. Błyskawicznie rozprzestrzenia się w sieci. Można go spotkać w serwisach społecznościowych. Zaraża ani jednego użytkownika, ale na szczęście może zarazić tylko śmiechem. To nie jest wirus ani niestosowna treść, to mem, czyli humorystyczny obrazek połączony z chwytliwym, krótkim komentarzem. Bydgoszcz to jest stolica polskich memów. No tacy młodzi turyści jak ja, no to na pewno się będą śmiać, zapamiętają tą Bydgoszcz, że tutaj fajnie, jest luźne podejście, memy na rynku. To perła wśród pereł, bo po raz pierwszy miasto stało się memem, twierdzą turyści. Jedyne takie miejsca na mapie Polski podczas spaceru można zobaczyć to, co zwykle krąży tylko po sieci, memy. Między innymi przy ratuszu, na Wyspie Młyńskiej i na Placu Wolności. Bydgoszcz perłą północy. Pisownia oryginalna to strona, na której umieszczone są zabawne obrazki o mieście. Oto niektóre z nich. Mnie się akurat to podoba, uważam, że to jest wartościowe i w taki niekonwencjonalny sposób zwraca uwagę na Bydgoszcz. Memy mają to do siebie, że co chwilę powstają nowe i trzeba za tym nadążyć, więc na pewno takie wystawy w przyszłości będzie można w przestrzeni miejskiej spotykać. Niech turyści się uśmiechną, niech pomyślą pozytywnie o Bydgoszczy, więc taki cel nam towarzyszył. Twórcą memów jest 30-letni bydgoszczanin. Autor nie spodziewał się takiej popularności. Chce pozostać anonimowy. Co prawda nie memem, ale mailem opowiedział nam, skąd pomysł na taką działalność w internecie. Wielu naszych bohaterów, tak jak na przykład Marian Rejewski, ma historie, o których można kręcić filmy hollywoodzkie, a my tak mało o nich wiemy. Bydgoszcz to naprawdę ciekawe miasto z bogatą historią i ciekawymi miejscami, które niczym nie odstają od wielu światowej klasy zabytków. Taki przekaz z łatwością leci w świat, nie tylko ten wirtualny, i służy promocji miasta na dobry dom. Mamy do czynienia z takim swoistym transferem tego, co tradycyjne, do sieci i tego, co sieciowe, co nowe, nowomedialne, w przestrzeń taką właśnie
odczuwaną poprzez zmysły. Przez to, że jest to bardzo zabawne, jest to świetne. Jakby na pewno lepiej to do nas dociera niż takie suche informacje o przewodnictwie turystycznym. Może więc, tak jak sugeruje ten mem, warto zacząć zwiedzać Polskę od Bydgoszczy. Czemu nie? Lepsze suche żarty niż suche informacje. W takim razie. Pogoda, Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Do tej pory Wyż Atlantycki zapewniał stabilną i słoneczną pogodę i mam nadzieję, że nacieszyliśmy się takimi widokami, bo w tych najbliższych dniach ten czysty błękit często zakrywać będą frontowe chmury. Już w drugiej części nocy na zachodzie kraju pojawią się chmury wraz z opadami deszczu i mrzawki. Jutro po południu wspomniane chmury dotrą do regionu, na zachodzie na pewno przydadzą się parasole. No i będzie też chłodniej niż dziś, od 17 stopni w części północnej do 21 w centrum, na wschodzie czy na południu województwa. Tyle jutro maksymalnie pokażą termometry. W kolejnych dniach pogodowa przeplatanka. W piątek uważajcie Państwo na burzę, w sobotę nie zabraknie słońca, a w niedzielę znów mogą przydać się parasole. Ile pokażą termometry? O tym już za chwilę. W szczegółowej prognozie pogody zapraszam. A zbliżenia wracają do Państwa o godzinie 21:30. Do zobaczenia.